dobry Państwu. Krzysztof Fabiański, właściciel Galerii Sztuki Stalowa z Warszawy, ulica Stalowa 26 na warszawskiej Pradze. Mogę powiedzieć tylko tyle, że na targach sztuki trudno zaprezentować wszystkich artystów, których reprezentuje galeria. Zrobiliśmy taki wybór bardzo subiektywny, 8 artystów, którzy naszym zdaniem reprezentują na najwyższy poziom artystyczny. I mogę powiedzieć, że z tej 8 artystów trudno wręcz wskazać kogoś najlepszego. Ale pozwólcie, że wymienię chociaż kilka nazwisk takich naprawdę bardzo dobrych artystów młodych, bo takich głównie reprezentujemy, jak chociażby Berenika Kowalska, której prace tutaj wiszą, Bartek Czarnecki, znakomity młody artysta, który jest uznany jakby za najlepszego artystę do 30 roku życia na wystawie, na konkursie organizowanym przez ASP w Poznaniu, zajął 1. miejsce, jak chociażby Marcin Kowalik, artysta krakowski, jak Agnieszka Żak-Biełowa. No, mogę powiedzieć, że aż trudno wymieniać. Jest i Wita Malinowska, jest i Paweł Słota, i Michał Kochański, więc naprawdę Justyna Kabala, także z Warszawy. No, młodzi artyści, ale już z osiągnięciami jakimiś nagradzani. Kilkoro z nich już albo ma doktorat, albo jest w trakcie mają przewody doktorskie, a zatem to są ludzie nie tylko niezwykle utalentowani artystycznie, ale także mający niezłą podbudowę teoretyczną pod swoją sztukę. Ja mogę powiedzieć tak, docelowo z pewnością tak. Natomiast galeria stalowa otwarta została głównie dlatego po to, ażeby promować młodych twórców. Ja uważam, że młodzi artyści polscy są naprawdę znakomici, nie odbiegają w niczym, nie ustępują artystom zagranicznym, których ceny rynkowe są bardzo wysokie. Natomiast polski rynek jest rynkiem stosunkowo hermetycznym. Ja staram się tak współpracować z artystami, że w zasadzie poznaję ich jeszcze w fazie studiów. Organizuję taki autorski projekt pod nazwą Pleneriada Kazimierska Uczelni Artystycznych. Był już 5 edycji taki pleneriad. Ja zapraszam wtedy do Kazimierza Dolnego na 11 dni 3 wybrane uczelnie, profesora, asystenta i 6 studentów, razem 24 osoby i tam możemy się lepiej poznać, artyści mogą tworzyć. Ja poznaję ich też bliżej, poznaję profesorów i mogę powiedzieć, że już w tej fazie na pewne osoby zwracam uwagę. Potem są wystawy końcoworoczne, są dyplomy, też jestem zapraszany na te uroczystości i mam okazję obcować z tą sztuką na co dzień, rozmawiam z artystami i decyduję się na zaproponowanie współpracy konkretnym osobom, które moim zdaniem są najciekawsze, najbardziej interesujące. I współpraca moja jakby oferowana nie polega na tym, że ja biorę te obiekty do sprzedaży, bo ja nie prowadzę sklepu z obrazami. Ja mam galerię, moim zdaniem z prawdziwego zdarzenia, która organizuje wystawy, wydaje katalogi bardzo piękne, promuje tych artystów poprzez pokazywanie na targach sztuki, jak chociażby na dzisiejszych 13 już warszawskich targach sztuki, ale wchodzimy też na targi zagraniczne, robimy wymiany z innymi galeriami w Europie, a więc staramy się opiekować tymi artystami tak głębiej, nie tylko powierzchownie. Na razie jest to trudne zadanie, jakkolwiek już pomału to się zmienia wszystko. Między innymi dzięki temu, że organizowane są od kilku lat aukcje młodej sztuki. My także już tych aukcji zrobiliśmy kilkanaście. Za bardzo niewielkie pieniądze, rzędu 500, 600, 800 zł, 1000, no czasem drożej. Bo najdroższą pracę, jaką sprzedaliśmy, to kosztowała 10 tysięcy zł, mimo że była to praca młodego artysty, właśnie młodej artystki w tym przypadku. Tym niemniej ludzie pomału się oswajają z tym, że młoda sztuka to nie jest bohomas, tylko że to jest coś wartościowego, co warto mieć w domu. Bo ci ludzie już
mają mieszkanie, już byli na wycieczce w Egipcie, już mają kupiony samochód, no i warto byłoby powiesić na ścianie coś, co nie pochodzi z jakiegoś domu towarowego i jest powielone w tysiącach egzemplarzy, tylko jakieś dzieło sztuki, coś jednostkowego, co będzie oddziaływało na tych ludzi, będzie budowało atmosferę pomieszczenia, atmosferę domu i pomału się oswajają z tą nową sztuką. Mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie boom na tym rynku i młoda sztuka uzyska należne jej miejsce. Na pewno, zresztą podczas tych plenariat właśnie w takiej mowie jakby końcowej przekazuję tym młodym studentom i artystom taki przekaz, że jeżeli mają przekonanie, że ich sztuka jest wartościowa, że to, co tworzą, mimo że nie znajduje się uznania na rynku takim, bo od razu powiedzmy sobie, że nie sprzedają się te prace bardzo drogo albo że się w ogóle nie sprzedają, żeby nie rezygnowali, żeby nie szli do pracy w supermarkecie na kasie, tak powiem, żeby nie wyjeżdżali gdzieś na saksy, tylko żeby tworzyli, żeby próbowali zainteresować swoją sztuką kuratorów, galerie prywatne, czy powiedzmy sobie jakichś sponsorów i żeby cały czas stworzyli, że oprócz talentu muszą mieć koniecznie jeszcze przekonanie, że to wymaga także dużego nakładu pracy, dużego wysiłku. A zatem talent połączony z dobrym wykształceniem i z codzienną pracą muszą przynieść efekt. Jestem o tym przekonany i to staram się artystom zaszczepić. Sukces nie przychodzi od razu.